jesteśmy na ulicy Sowiogórskiej. To jest takie mini osiedle, które od kilku lat realizujemy w ramach przede wszystkim budownictwa towarzystwa społecznego, czy w tej formule. Nasze dzierżyniowskie towarzystwo rozpoczęło tą budowę kilka lat temu. Teraz oddajemy do użytkowania trzeci budynek. Już jest oddany do użytkowania. Kolejne 32 mieszkania plus lokal usługowy, czyli lokal handlowy, który się przyda już przy tym skupisku ludzi. No i kolejny obiekt, który za mną w trakcie budowy, kolejne 32 mieszkania, więc tak jakby powielenie tego budynku, który już jest wykonany, a w planie mamy, żeby w tym roku jeszcze na jesień rozpocząć budowę ostatniego budynku, który zwieńczy, zakończy tak jakby tą realizację i wynikiem tego będzie no, nowe osiedle w Dzierżoniowie, które jak widać jest bardzo miłe, przyjemne, imponujące. Widzimy, że została wykorzystana ta zieleń, która kiedyś tutaj rosła, nie wycięliśmy tego do gołej ziemi, tylko po prostu tak sensownie architekci, projektanci wybrali te nasadzenia, które niestety trzeba było wyciąć. To były samosiejki, taki lasek po prostu, żeby wybudować domy, natomiast między domami pozostał teren ładny, zielony, który będzie takim zaczątkiem parku i terenu rekreacyjnego dla mieszkańców tych obiektów. Jak widać, miejsce atrakcyjne, cieszy się dużym zainteresowaniem. Zastanawialiśmy się, czy będą chętni, ale zarówno chętni na wynajem mieszkań właśnie TBS-owskich, ale jeden z budynków jest tutaj wybudowany w takiej formule dojścia do własności, czyli najemcy po 5 latach mogą stać się właścicielami i ostatni budynek myślę, że też w takiej formule będziemy budować, bo jest duże zainteresowanie tym. No osiedle naprawdę będzie takie dopełnione, urokliwe, bo ma wszystko. No, ma parkingi podziemne, wystarczającą ilość miejsc parkingowych na zewnątrz. Ten lokal usługowy właśnie jesteśmy przy ulicy Świdnickiej. Ta ulica jest bardzo ruchliwa, najbardziej ruchliwa w Dzierżoniowie w tym momencie, ale po wybudowaniu obwodnicy ten ruch tranzytowy wyniesie się poza miasto, więc będzie cicho, spokojnie, bezpiecznie i bardzo miło. Widok na Góry Sowie, zresztą nazwa ulica Sowiogórska, więc naprawdę dobre miejsce do mieszkania w Dzierżoniowie. Zachęcam do zainteresowania osoby, które zamierzają w przyszłości, w najbliższym czasie takie mieszkania nabyć czy wynająć. Demografia jest taka, jaka jest. Rodzi się coraz mniej dzieci w takich miastach typu Dzierżoniów, Bielawa, czy w zasadzie większość miast na Dolnym Śląsku, nie duże aglomeracyjne, czy miasta Zagłębia Miedziowego. Natomiast no, ludzie starsi niestety odchodzą, starzejemy się, coraz więcej jest zgonów. Natomiast no, my musimy wszystko robić, żeby miasta typu Dzierżoniów aktywizować, żeby zapraszać nowych mieszkańców, żeby właśnie był tutaj przemysł, zakłady przemysłowe, praca, przedszkola, żłobki, szkoły i tak dalej, ale też no, mieszkania. Dlatego właśnie taka formuła budownictwa TBS-u, którą realizuje miasto Dzierżoniów, ale też jesteśmy w przededniu rozpoczęciu budowy budynku komunalnego na ulicy Prusa i tam kolejne 40 kilka mieszkań właśnie komunalnych pod wynajem w najbliższym roku powstanie, ale też wiele inwestycji prywatnych, deweloperskich, które jakby poprawiają tą ofertę mieszkaniową w Dzierżoniowie. Oczywiście to są różne formuły. No, niektóre są mieszkania pod wynajem, niektóre do zakupu, w zależności od zasobności przyszłych mieszkańców. Też staramy się jak najwięcej działek budowlanych pod domki jednorodzinne przekazywać do użytku, no bo to jest po prostu taka idea, żeby miasto żyło, żeby się rozwijało, żeby coraz więcej młodych, wykształconych ludzi po prostu do nas przyjeżdżało, a wtedy tak bardzo bym się nie martwił o tą demografię, bo myślę, że tak jak zawsze są górki i dołki, więc w pewnym momencie przyjdzie taki czas, że no będzie tych dzieciaków coraz więcej rodziło się, ale też przybywało do nas coraz więcej ludzi. Strefa ekonomiczna i firmy w Dzierżoniowie naprawdę dobrą ofertę przedstawiają za chwilę. Właśnie Invest Park Development będzie budował kolejną halę pod wynajem na strefie ekonomicznej, co powoduje, że właśnie ten napływ kadry inżynierskiej, ale też takiej pracowniczej jest coraz większy, no i ci ludzie po prostu potrzebują gdzieś mieszkać. Także wynajmują się mieszkania w Dzierżoniowie, czy tutaj na terenie ziemi dzierżoniowskiej powiatu, praktycznie od ręki, jak widzimy, zresztą teraz mamy gości z Ukrainy, mnóstwo, którzy też ten rynek wynajmu troszkę zweryfikowali, zmienili, więc no musimy budować, jeszcze raz budować, więc jak tylko będziemy mieli możliwości, a ważne, że to nie budujemy ze środków budżetu miasta tylko, bo pozyskujemy środki zewnętrzne. Ten właśnie budynek kosztował nas 9 milionów złotych, 3 miliony to była dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego, 500 tysięcy z budżetu miasta, reszta to jest właśnie kredyt, który zaciągnął TBS i partycypację tych najemców lokali, którzy tutaj będą znaleźli swoje miejsce do życia. Także takie różne formuły tej inżynierii finansowej są składane, żeby jak najmniej wydać pieniędzy, a jak najwięcej mieszkań wybudować.